Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Fox, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego kanibale z gry Deforest tak specyficznie reagują na czerwoną farbę. No a więc, czerwona farba jest rzadkim przedmiotem, który możemy znaleźć w niektórych lokacjach w Deforest. Sprawia ona, że kanibale przestają mieć do nas wrogi stosunek. Zamiast atakować, zaczynają nas obserwować, podążać za nami, a nawet się do nas modlić na swój typowo plemienny sposób. Pierwszy raz z użyciem farby stykamy się już na samym początku gry, gdy tajemniczy czerwony człowiek porywa naszego syna Timiego. Widać wtedy, że doskonale zna on jej zastosowanie, jednak skąd o tym wie i dlaczego właściwie ta farba tak silnie wpływa na ich zachowanie. Jedyną rzeczą, z której musimy sobie zdać sprawę na początku jest fakt, że to nie farba wywołuje te reakcje, a jej czerwony kolor. Ta wiedza przyda nam się w dalszej części omawiania tego tematu. A więc teraz pora na wyjaśnienia, a te istnieją dwa w zależności od wybranej teorii powstania kanibali. Zaczniemy od założenia, że kanibale są w cudzysłowie normalnym ludem, który zamieszkiwał ten obszar na długo przed przybyciem naukowców z Sahary, eksperymentami z artefaktami itd. itd. Nie będę Wam tego tłumaczyć, bo wyjaśniałem to już w innych moich filmach, do których obejrzenia serdecznie Was zapraszam. Przyjmując tę teorię można założyć, że kanibale jako lud plemienny mają wiele wspólnego z innymi plemionami, które zamieszkiwały oraz wciąż zamieszkują naszą planetę. Bardzo wiele z nich, w szczególności te z terenów Afryki oraz Ameryki Południowej, przywiązywały znaczną symbolikę kolorom, które bardzo często dane grupy społeczne miały niemalże na wyłączność. Przykładowo, kolor niebieski był przypisywany osobom mądrym, ze świetną intuicją, ale zarazem też odważnym, przez co bardzo często był przydziewany przez starszyznę plemion. Natomiast kolor czerwony, o którym mówimy dzisiaj, jest łączony z krwią, przemocą, energią, ale też i władzą. Dodatkowo kolor ten razem z fioletem był wykorzystywany przez najwyższych kapłanów oraz szamanów. Idąc tym tropem można by wywnioskować, dlaczego kanibale tak reagują na czerwoną farbę. Po prostu będąc ludem odizolowanym od świata, widząc postać podobną do nich, jednak o jaskrawo czerwonej skórze, mogą myśleć, że mają do czynienia z jakimś wielkim wodzem lub nawet bóstwem, które chce nawiązać z nimi kontakt. Skutkuje to tym, że łącząc swój strach z jednoczesnym szacunkiem zaczynają nam oddawać cześć. Przy okazji tłumaczy to ich dziwne zachowania, takie jak przyglądanie się lub chęć zobaczenia nas z bliska. Oczywiście to nie jest jedyna możliwość. Druga nawiązuje do teorii, według której wszyscy kanibale z wyspy wraz z mutantami są wytworem eksperymentów Sahary. Uważa się, że naukowcy podczas prowadzenia swoich badań celowo wykształcili w pacjentach lęk przed kolorem czerwonym, który kojarzyć miał się im z bólem lub czymś wyjątkowo nieprzyjemnym, albo z nagrodą pod warunkiem, że pacjent od razu grzecznie klęknie. W ten sposób w razie jakichkolwiek komplikacji pozwoliłoby im to łatwiej panować nad swoimi obiektami badań. Dowodem na to może być fakt, że kolor ten spotykamy w strategicznych miejscach w laboratorium, takich jak drzwi ewakuacyjne, jak i wejście do samego środka. Wyjaśniałoby to skąd wiedział o tym dr Cross, jednak równie dobrze mógł on to zaobserwować przyglądając się zwyczajom kanibali z poprzedniej części filmu. A więc to tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby pod spodem zostawić lajka oraz napisać jakiś komentarz. A biorąc pod uwagę, że do świąt zostało już zaledwie dwa dni, chciałbym Wam z tego miejsca życzyć wesołych świąt. No i ode mnie to już tyle. My widzimy się w nowym roku. Cześć!